Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj zrobimy taką funkcjonalność, że będziemy wyświetlali sobie posty na naszej stronie. Jeżeli tekst jest za długi, będzie miał więcej niż w naszym przykładzie 100 znaków, wtedy pokażemy tekścik See More, zobacz więcej i po naciśnięciu go zobaczymy całą zawartość i wtedy będziemy mogli nacisnąć przycisk Less More, See Less, czyli zobacz mniej, żeby ukryć ten za długi tekst. Jak coś takiego zrobić, już Ci pokazuję. Na początku dodamy sobie tabelę z postami, post. Każdy post będzie miał jakąś zawartość, czyli content w naszym przykładzie, to będą teksty. Dodamy sobie troszeczkę przykładowych tekstów. Pierwszy tekst jakiś krótki jest, a następnie weźmiemy z lorem ipsum jakieś wygenerowane teksty. Pierwszy tekst, długi tekst jest i jeszcze jeden. OK. Jeszcze jeden new entry dodajemy. Dodajemy drugi tekst. OK. Możemy odświeżyć sobie dane tutaj i zobaczyć, czy nam się wyświetlają. Są wszystkie. I teraz przechodzimy do naszej strony. Zmieniamy layout na kolumn i w powtarzającej się grupie repeating group w trybie kolumn na środku ustawimy ją. Pełna szerokość od 0 do 600 pikseli. Wysokość od 0 do nieskończoności, nie ograniczamy liczbą wierszy, nie ograniczamy wysokości wiersza, wyświetlamy sobie wszystkie posty, bierzemy je z bazy danych i wyświetlamy posty. I tu wyświetlamy tekst w naszym repeating group, jest nasz tekst, którym go layout ustawimy od 0 do nieskończoności i wysokość od 0 do nieskończoności typu body ledge wyświetlamy current cells post content, zawartość naszego posta. OK. Teraz zrobimy kolejny tekst od razu, więc możemy sobie zduplikować ten nasz tekst, Ctrl D, zmienić go na body i wyświetlić tutaj, zrobimy clear, see more, po prostu zobacz więcej. Layout, normalnie ten element jest ukryty, collapse and hidden, żeby nie zajmował nam przestrzeni, jeszcze zmienimy mu troszeczkę kolor, żeby był taki jaśniejszy, wyróżnił się bardziej, ok? I zgrupujemy sobie tę naszą grupę, to wszystko w grupę typu kolumn, grouping column, po to, aby dodać troszeczkę przestrzeni. Więc dodam sobie tutaj piątkę i dodam jeszcze marginesy 10, 10, 10, 10 dookoła. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Więc odpalamy naszą aplikację, preview, włączę to lorem ipsum. Jest. Tak wyglądają nasze teksty, nie ma nigdzie see more. Kiedy będziemy ten see more wyświetlali? Wtedy, kiedy, tutaj damy sobie warunek, parents group post content, liczba znaków, więc tutaj będzie number of characters, jest większe niż 100. Wybierzemy sobie 100, to wtedy zrobimy, ten element jest widoczny. F5, jeszcze raz wyświetli nam się to wszystko. Teraz weźmiemy, jeszcze zgrupujemy sobie nasz post jeszcze w jedną grupę typu column, group element in column. Ta grupa teraz będzie typu text, naszym rodzicem będzie parents group post content, ok? I tu będziemy wyświetlali sobie parents group text, więc wyczyszczę to wszystko i dokładnie wyświetlimy ten tekst, który jest u naszego rodzica. Wyświetlamy see more, tylko w odpowiednie warunki, więc zobaczmy, czy nam to działa. Jest see more tutaj, a tutaj nie mamy, bo ten tekst jest za krótki. I normalnie ten tekst utniemy sobie, więc zrobimy sobie tutaj w group text, utniemy do 100 znaków, więc zrobimy truncated to 100. Do 100 znaków obcinamy ten nasz tekst, zróbmy jeszcze raz F5 i zobaczmy, czy nam się wyświetla dobrze. Zacznie. Jest ucięte do 100 znaków, a jak klikniemy w ten tekst, to chcemy wyświetlić więcej, więc klikamy w ten nasz tekst i robimy display data in a group pop-up. W naszej grupie tekst wyświetlimy teraz parents group post content. Nie przycinamy do 100 znaków, nie robimy truncated, tylko po prostu wyświetlamy wszystko. F5 odświeżamy, zobaczcie, klikam w see more, wyświetla mi się całość. I teraz jak wyświetla mi się całość, to chciałbym tu zobaczyć see less, po to, żeby móc to ukryć. Więc dodajemy sobie kolejny warunek do naszego tekstu see more i jeżeli nasz parents group, group post content jest dokładnie tym, co jest w naszym tekście, czyli naszej group text, tu mamy group text pod ręką, zawartość tekst jest to dokładnie sobie równo, więc jest is, to wtedy wyświetlamy, po pierwsze, o, on się już będzie wyświetlał, bo tu jest warunek spełniony, ale wyświetlamy sobie tekst see less, pokaż mi mniej, ok? I ten warunek też skopiujemy sobie do naszego workflow, tego właśnie tekstu, więc tu wkleimy go i dajemy warunek paste i damy tutaj is not. Czyli jeżeli te teksty nie są sobie równe, ten nasz
tekst tutaj w grupie tekst jest przycięty, więc nie jest sobie równy, to wtedy będziemy wyświetlali ten nasz CMOR. Jeżeli go wyświetlimy i klikniemy, to wtedy wyświetlimy dokładnie pełny tekst. Zróbmy jeszcze raz testy. CMOR, klikamy, pokazuje mi się więcej. Jak klikam Siles, nic się nie dzieje. Więc zróbmy sobie jeszcze obsługę Siles, czyli kopiuję sobie całą tą naszą akcję i teraz sprawiamy, że jeżeli są sobie równe te teksty, czyli dokładnie tutaj wyświetlamy wszystko to, co mamy wyświetlić, to wtedy w tym naszym kontencie nie wyświetlamy w tej naszej grupie tekst całego kontentu, tylko znowu przycinamy go truncated tu do 100 znaków. Jest. Zróbmy jeszcze raz testy i zobaczmy, czy wszystko nam dobrze działa. Klikam CMOR, wyświetla mi się więcej, klikam CLS, wyświetla mi się pierwsze 100 znaków. I to wszystko tak naprawdę, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!